Tymczasem w kolejnej informacji nawiążemy do zdarzenia, które na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale mienie uległo poważnemu zniszczeniu. Poszkodowany natomiast nie tylko liczy straty materialne poniesione w wyniku pożaru. Ma wiele wątpliwości w związku z prowadzonymi czynnościami tuż po nim. Strażacy niezmiennie mają ręce pełne roboty. Najpierw plaga pożarów związanych z wypalaniem traw, a w międzyczasie stają na wysokości zadania, by ratować mienie, często dorobek życia. Nie inaczej było z piątku na sobotę w Wozławkach. Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Bartoszycach wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali w miejscowości Wozławki. Około po 10 minutach od zgłoszenia na miejscu pojawiły się już pierwsze jednostki, które zastały na miejscu rozwinięty pożar dachu oraz części garażowej tej właśnie hali. Hala miała wymiar około 100 metrów na 12. W związku z tym, że pożar szybko się rozprzestrzeniał, już po 3 minutach pożarem objęty był praktycznie cały dach hali. W momencie wybuchu pożaru w budynku przebywały 4 osoby, które ewakuowały się z niego przed przybyciem straży. Ich zdrowiu i życiu nic nie zagrażało, były w dobrej kondycji. No ale w związku z uwagi na wielkie rozmiary budynku i rozwinięty pożar na miejscu działało 11 zastępów straży pożarnej i ponad 40 strażaków. W efekcie spalił się praktycznie cały dach budynku, część garażowa, no i zalaniu z uwagi na działania gaśnicze uległ sprzęt w tej części, w której były prowadzone działania związane z okuciem mebli. Ja tylko jestem wdzięczny dla strażaków i to powtarzam po raz kolejny. Ja jestem dla nich bardzo wdzięczny i podziękowałem im wszystkim, którzy już na stronie wystawili tego pożaru. Jako żona, jako Iska Meble podziękowała dla nich za to, że dzielnie walczyli do końca. Więcej budynku tak samo by się uratowało, ale hydrant z boku nie działał. Zasuwa się zacinała po prostu. Nie są hydranty po prostu serwisowane przez odpowiednie służby. Strażacy mieli problem. Po prostu musiała przyjechać ze straży duża cysterna z wodą. Żeby mieli ten hydrant, myślę, że mniejsze straty by były. Myślę, że byłyby mniejsze. Nie? A dziś niestety widać już tylko zgliszcza. Na chwilę obecną trudno mówić o odbudowaniu hali, odbudowaniu działalności tapicerskiej, bo straty są ogromne. Według poszkodowanych pogłębił je brak decyzji ze strony tych, którzy o dalszy tok postępowania, nie tylko wyjaśnienia przyczyn pożaru, ale zabezpieczenia odratowanego mienia właściwie nie zadbali. Bo choć część sprzętu udało się uratować przed pożarem, wynosząc na zewnątrz, właściciele nie dostali zgody na ich przeniesienie w bezpieczne miejsce. Tak jak tutaj mąż wspomniał, ocalały nam rzeczy. My prosiliśmy panią policjantkę, pana policjanta, żebyśmy odzyskali te rzeczy, tak, żeby ktoś zrobił zdjęcia, zabezpieczył te, żeby zostały nam rzeczy te wydane. Pani policjantka powiedziała, że tych rzeczy nie możemy dostać, bo musi przyjechać biegły. No biegły oczywiście, no wiadomo, ma swój czas i tak dalej, tak. W sobotę nie przyjechał biegły. Od godziny 8 czekaliśmy na telefon, gdzie byliśmy poinformowani, że musimy czekać na telefon na kryminalnych, którzy przyjadą, zdjęcia zrobią. Od godziny 8 do godziny 17 nikt z nami się nie skontaktował. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy sami na komendę, powiedzieliśmy, co z tymi rzeczami, żeby ktoś nam wydał. Pani dyżurna wykonała telefon, powiedziała, że przyjdzie pan kryminalny i nam wyda te rzeczy. Po przyjechaniu na miejsce stwierdziliśmy, że tych rzeczy niestety nie ma. Zostały nam ukradzione. Oczywiście nie wchodziliśmy do środka, bo nie mogliśmy. Przyjechał pan kryminalny, powiedział, że on nie zrobi tych śladów, po prostu nie zabezpieczy nic, tylko były ślady od przyczepki, od ładowania sprężarki. Tutaj przy tym, tutaj znajoma po prostu dziewczyna chłopaka zrobiła zdjęcia tych śladów, policjant nie zabezpieczył tych śladów, były zdjęcia buta na drzwiach, drzwi są oczywiście wykopane, policjant nie zabezpieczył śladów, wydał nam tylko tą jedną maszynę, no, która tylko ocalała, tak, a po prostu no, straty nasze oszacowane jest na 22 000, tak, no ale to nie wiem, czy dodaj, bo w dniu dzisiejszym po oględzinach weszliśmy do środka, weszliśmy obiekt i łupy są ukryte w kącie na hali. Ma zaraz przyjechać policja i dorobić dochodzenie, tak? W trakcie naszej rozmowy faktycznie zjawił się patrol policji, który przystąpił do czynności, ale do tej pory niewyjaśniona jest sytuacja działań policji tuż po pożarze, po którym doszło do kradzieży. I my informowaliśmy, że my nie jesteśmy tutaj w stanie ani pilnować tego, bo nas nie będzie. No. No, nikt nas nie poinformował, że mamy to pilnować, że mamy to zabezpieczyć. My chcieliśmy to zabrać, no ale powiedzieli, że my w ogóle tego dotknąć nie możemy, nie możemy tego ruszyć, tak? Strażacy, którzy tutaj byli na miejscu, się dziwili, że my nie możemy tego zabrać w ogóle, tak? Bo chcieli nam pomóc tego to wynaszać, tak? Po stwierdzeniu tych kradzieży przyjechała też policja z Bisztynka, dwóch panów, którzy się zobowiązali przyjeżdżać, po prostu co godzinę tutaj później pilnowali i myślę, że dlatego te łupy po prostu zostały, że to dalej nie zostało skradzione, tak? Może dzięki nim, tak? Bo wiedzieli, że po prostu już się policja tak, tutaj kręci. Ja tylko się jednego dziwię po prostu. Dlaczego jedna zmiana nie mogła wydać tego sprzętu, a druga mogła? I to jest te pytanie. I cały czas o te pytanie drążę po prostu i będę drążył. Dlaczego? Przyjechali, nie zabezpieczyli śladów przede wszystkim. Nic nie zrobili. Po prostu wydał nam tą jedną maszynę Juki, co tylko została, nie zdążyli jej skraść. I to jest wszystko po prostu, tak? Część łupów, jak też ona tu wspomniała, dzisiaj dopiero sami odnaleźliśmy. Nikt tu nie przeszedł, nikt nie sprawdził, tak? Wczoraj były oględziny dopiero biegłego, który Bisztynek mógł załatwić to w 3 godziny. Nikt nie przyjeżdża, śledczy nie robią. Jedynie prewencja, która się zachowała naprawdę tak samo, którzy tu przybyli, patrol prewencyjny, nawet się nam zagrzać chwilę w samochodzie. Bo po prostu dla mnie jest kpiną, po prostu co władze nasze robią. Policja, kryminalni powinni przyjechać, po prostu to zrobić, zabezpieczyć, oddać nam maszyny według zdjęć i nie ma po prostu to już nie ma innej opcji, po prostu każdy o tym mówi i każdy o tym wie. W sprawie wątpliwości, jakie narastają w osobach poszkodowanych w pożarze i kradzieży, z pytaniami zwróciliśmy się do oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Niestety do chwili wydania wiadomości nie otrzymaliśmy zwrotnej informacji, co nie oznacza, że jej nie dostaniemy, więc do tematu, czy zostały dopełnione wszelkie czynności służbowe ze strony przybyłego na miejsce zdarzenia patrolu policji, z pewnością powrócimy. Tymczasem trudno będzie powrócić poszkodowanym do stanu sprzed minionej pechowej nocy, bo póki co pomocy mają niewiele. Nie dostaliśmy. Od nikogo, po prostu od nikogo. Tylko mamy po prostu kilku przyjaciół, co po prostu robimy tutaj takie drift show Bisztynek, imprezy charytatywne prowadzimy z synem. To ci, co tam z nami po prostu współpracują, to jest 3, 4... 5 osób się odezwało, nikt więcej, nie? To są normalni ludzie. Dziś poszkodowani szacują straty. Są one ogromne, bo niestety obiekt i działalność nie były ubezpieczone. Mimo to wierzą, że dobro powraca. Nieraz już sami angażowali się w działalność charytatywną, więc może jest jakaś pozytywna w tym iskierka i informacja trafi do właściwych osób, chcących pomóc teraz tym, którzy jej bardzo potrzebują.